roboty, które teraz będą, najbliższy weekend realizowane, to prace związane z układaniem masy bitumicznej nawierzchni ścieralnej jezdni. I żeby to zrobić dobrze, wymaga to szeregu przygotowań i też w weekend, by te niedogodności były jak najmniejsze. Na czas 10 godzin między godziną 7 a 17 w piątek z tego powodu zamknięty będzie przejazd kolejowy w ulicy Torowej. Później oczywiście wróci do czynnego działania. W sobotę też w tych godzinach ten przejazd w ulicy Przestrzennej, a w niedzielę też w godzinach 7-17 na odcinku od Festynowej do okolic Dospelu, także z powodu układania masy bitumicznej, będzie niemożliwy wyjazd z posesji. Więc wszyscy ci, którzy tam funkcjonują, powinni na ten weekend sprawdzić sobie to, co powiedziałem, ten harmonogram na stronie mzdd.czesk.pl w zakładce utrudnienia w ruchu, ale też wykonawca każdego z mieszkańców i firmy, które tam funkcjonują, poinformuje odrębnie, tak żeby można było się przygotować i ten weekend przeżyć. I mamy nadzieję, że to już będą jedne z ostatnich tego typu niedogodności, bo ta inwestycja postępuje, te postępy są widoczne. Niebawem, mam nadzieję, będziemy mogli wskazać więcej konkretów dotyczących końca, ale ten tak czy inaczej musi nastąpić i nastąpi w tym roku.